Po wysadzeniu tamy Kachowskiej przez Rosjan Ukraina może przestać być żywnościowym spichlerzem świata. Powódź przyczyniła się do gwałtownego wzrostu światowych cen pszenicy. Rosjanie wysadzili tamę na Dnieprze w nocy z poniedziałku na wtorek. Zapora tworzy rozciągający się na 240 km zbiornik Kachowski. Pod wodą znalazły się już 1852 domy, a z zagrożonych terenów ewakuowano 1500 osób. Wysadzona na Dnieprze tama miała wysokość 30 metrów i długości 3,2 km. Została zbudowana w 1956 roku jako część elektrowni wodnej Kachowka. Znajdujący się przy niej zbiornik Kachowski zaopatruje w wodę anektowany przez Rosję Półwysep Krymski oraz elektrownię jądrową w Zaporożu, która również jest pod kontrolą sił rosyjskich. Ukraina mierzy się obecnie z trzema trudnościami. Po pierwsze to poziom wody, po drugie intensywny strumień rzeki, a po trzecie to rosyjskie wojska stojące po drugiej stronie. Ich artyleria cały czas atakuje ukraińską stronę. W ponad 30 miejscowościach życie zostało złamane. Tysiące ludzi ma utrudniony dostęp do wody pitnej z powodu zniszczenia zapory. Zełenski dodaje, że woda została zanieczyszczona, co powoduje unicestwienie całych ekosystemów. O możliwym wysadzeniu tamy na Dnieprze spekulowano już od zeszłego roku, ale rosyjskie dowództwo czekało na ten krok wiele miesięcy. To w opinii ekspertów desperacja południowego zgrupowania wojsk rosyjskich, które obawiają się ukraińskiej kontrofensywy. Zniszczenie przez Rosjan zapory Kachowka, które poskutkowało ogromną powodzią na Dnieprze, prawdopodobnie będzie miało katastrofalne skutki dla środowiska nie tylko Ukrainy, ale także Bułgarii, Rumunii, Gruzji i Turcji. To może być największa katastrofa ekologiczna w Ukrainie od czasów Czarnobyla, ocenił były minister środowiska i zasobów naturalnych Ukrainy Ostap Semerak. Szkody wyrządzone w produkcji żywności pokazują, że Rosja nie jest zainteresowana rozwojem Ukrainy. Chcą po prostu wszystko zniszczyć i wyrządzić jak najwięcej szkód. Unia Europejska wielokrotnie oskarżała Rosję o wykorzystywanie żywności jako broni od początku wojny. Przepływająca fala zalała pobliskie miejscowości i odebrała tysiącom osób dobytek życia. Z domów oprócz ludzi trzeba było ratować psy i koty. Zalany został też ogród zoologiczny w Nowej Kachowce. Zginęły niemal wszystkie zwierzęta. Przekazano w komunikacie w mediach społecznościowych. To jednak tylko pierwsze skutki dla środowiska. Z czasem bilans strat będzie rósł. Niemiecka minister spraw zagranicznych nazwała powódź katastrofą ekologiczną. W przemówieniu wygłoszonym 8 czerwca do światowej społeczności zajmującą się ochroną środowiska, prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że Rosja musi ponieść pełną odpowiedzialność za ekologiczne zniszczenia, które spowodowała poprzez zniszczenie tamy w Nowej Kachowce. Podkreślił, że trwająca katastrofa jest celowym, spowodowanym przez człowieka działaniem, spotęgowanym przez trwające rosyjskie ataki na ewakuujących się cywili. Straty w rolnictwie po zniszczeniu tamy w Nowej Kachowce mogą być znacznie większe i spowodować dużo większy problem, uważa Mykoła Solski, minister rolnictwa Ukrainy. Jakie skutki katastrofy związanej z wysadzeniem zapory w Nowej Kachowce grożą rolnictwu na Ukrainie? Czy katastrofa będzie miała przełożenie na mniejszą ilość plonów? Zanim odpowiem Wam na te pytania, zachęcam do subskrypcji kanału Rolnictwo. Znajdziecie tutaj przegląd najważniejszych wydarzeń z całego tygodnia, które mają realny wpływ na branżę rolniczą. Jak kształtują się ceny w skupie i jak wyglądają najnowsze prognozy plonów? To tylko ułamek pytań, na które znajdziecie odpowiedzi. Zapraszam do subskrypcji. Eksport produktów rolnych jest ważnym źródłem dochodów dla Ukrainy. Rosyjska agresja zadała poważny cios gospodarce kraju. Według Banku Światowego Ukraina posiada 33 miliony hektarów gruntów rolnych, więc prawie 2% tego obszaru może być zagrożona. Wiele pól uprawnych jest pod wodą. W mediach pokazane są setki zrozpaczonych ludzi. Płaczą, ponieważ całe rolnictwo na tych terenach zostało zniszczone. Wszystkie rośliny, które uprawiano, znalazły się pod wodą. Dla wielu mieszkańców tych terenów to jedyny sposób na przetrwanie. Rolnictwo pozwalało im zarabiać pieniądze i normalnie żyć. Stracili jedyne źródło dochodu. Brytyjski dziennik The Guardian zapytał ekspertów o możliwe skutki, jakie może wyrządzić środowisko Ukrainy powódź po zniszczeniu tamy. Wiele będzie zależeć od tego, jak dużo wody ze zbiornika rozleje się po okolicznych terenach. W najlepszym wypadku straty skończą się na ewakuacji ludności, zalaniu parków narodowych i zagrożeniu dostaw wody pitnej dla milionów osób. Pesymistyczny scenariusz zakłada jednak jeszcze zagrożenie dla elektrowni jądrowej w Zaporożu oraz przedostanie się do Morza Czarnego petrochemikaliów i chemikaliów używanych w rolnictwie. Chemikalia, patogeny chorób zakaźnych cmentarzy, latryn, wysypisk śmieci mogą trafić do studni i otwartych zbiorników wodnych na terytorium zalanym w wyniku wybuchu elektrowni, ostrzega ukraińskie Ministerstwo Zdrowia
komunikatorze Telegram. W ostatnim przedwojennym roku systemy irygacyjne nawadniały na południu Ukrainy 584 tysiące hektarów pól, z których rolnicy zebrali około 4 miliony ton zbóż i nasion roślin oleistych. Stanowiło to około 4% produkcji kraju, ponieważ w 2021 roku produkcja zbóż i roślin oleistych na Ukrainie wyniosła 104 miliony ton. Na części gruntów uprawiane były również warzywa. Ministerstwo Rolnictwa w Kijowie poinformowało na początku tego tygodnia, że zniszczenie tamy spowoduje zalanie dziesiątek tysięcy hektarów gruntów rolnych na południu Ukrainy i może zamienić co najmniej 500 tysięcy hektarów ziemi pozostawionej bez nawadniania w pustynię. Urzędnicy w Kijowie uważają, że Ukraina może stracić kilka milionów ton plonów z powodu powodzi. Bez źródła zaopatrzenia w wodę uprawa warzyw jest niemożliwa. Zboża i rośliny oleiste będą uprawiane w modelu ekstensywnym z niskimi plonami. Napisano w komunikacie resortu cytowanym przez Reutera. Agencja zwraca uwagę, że Ukraina jest największym na świecie producentem i eksporterem zbóż i nasion oleistych. Mykoła Solski zwrócił uwagę, że rolnicy czerpali zyski z upraw na nawadnianych częściach swoich ziem, a następnie wykorzystywali te dochody do finansowania upraw innych pól, które nie były nawadniane. Na 500 tysiącach hektarów nawodnionych przypadał nawet 1 milion hektarów gruntów nienawadnianych. Jeśli dochody z gruntów nawadnianych ustaną, to jest oczywiste i przewidywalne, że rolnicy nie będą mogli produkować, a konsekwencje będą dotyczyć nie połowy miliona hektarów, ale jednego lub półtora, tłumaczył Solski. Kwestię nawadniania upraw nazwał głównym problemem dla rolnictwa w regionie w perspektywie długoterminowej. Ponadto negatywne konsekwencje rosyjskich działań odczują także gospodarstwa rybackie Ukrainy. Już obserwowane są tysiące martwych ryb. Właśnie zakończył się okres tarła i ze względu na spadek poziomu wody w sztucznym zbiorniku przy elektrowni, cała złożona ikra wyschnie. Eksperci ukraińscy przewidują zresztą śmierć całej fauny zbiornika Kachowskiego, wyniesionej poza uszkodzoną tamę wraz z rwącą przez wyłom wodą. Innym problemem będzie wnikanie i śmierć ryb słodkowodnych i innych zasobów biologicznych wyniesionych ze zbiornika wraz z falą powodziową do słonych wód Morza Czarnego. Z kolei fauna Morza Czarnego może również wyginąć z powodu masowego napływu słodkiej wody. Straty dla przemysłu rybnego Ukrainy spowodowane śmiercią tylko dorosłych ryb mogą sięgnąć 95 tysięcy ton, co przekłada się na kwotę około 4 miliardów hrywien. Straty z powodu śmierci wszystkich zasobów biologicznych szacowane są na 10,5 miliarda hrywien. Surowo zabrania się zbierania i jedzenia takich ryb. Istnieje ryzyko zatrucia jadem kiełbasianym, ostrzegają służby w komunikacie. W sieci pojawiły się już pierwsze nagrania, na których widać tysiące ryb umierających na zalanych terenach. Jak długo potrwa ta katastrofa? Urzędnicy wciąż próbują ocenić ogromny przepływ wody przez uszkodzoną tamę. Oszacowanie kosztów nie będzie łatwe. Jeden z ekspertów powiedział jednak, że prawdopodobnie wyniesie on od 1 do 1,5 miliarda dolarów. Naprawa tamy może zająć nawet 5 lat. Na Ukrainie powstanie grupa ekspercka do spraw pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za zbrodnie ekobójstwa, oświadczył w czwartek prezydent Ukrainy, zwracając się do aktywistów, ekologów i ekspertów międzynarodowych. Negatywne konsekwencje dewastacji wodnych zasobów biologicznych można będzie obserwować przez kilka lat z rzędu, nawet jeśli dno zbiornika Kachowskiego zostanie w najbliższym czasie ponownie zalane wodą. Odtworzenie składu ilościowego i jakościowego populacji ryb wymaga wielu lat, podkreślają specjaliści. Nie sposób póki co zliczyć skalę klęski żywiołowej, jaką wywołało działanie Rosjan. Wspierajmy naszych braci z Ukrainy, to jest prawdziwa tragedia. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, zostaw subskrypcję i łapkę w górę, a moje materiały częściej pojawiać Ci się będą w proponowanych do obejrzenia filmach. Zapraszam również do poprzednich odcinków, które właśnie wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do usłyszenia na kanale Rolnictwo. Cześć!